Cześć, zapraszam Was dzisiaj na taki krótki film, w którym pokażę Wam to, co mam w łazience z kosmetyków. Mam nadzieję, że uda mi się to w miarę szybko pokazać. Też nie zwracajcie uwagi na mój wygląd, bo mam sporo nieprzyjaciół i dopiero co wróciłam do domu, tak naprawdę. Ale nieważne. W każdym razie pokażę Wam to, co mam w łazience. Z kosmetyków oczywiście, także zapraszam Was, może coś Was zaciekawi. Także ja już się obracam. I tutaj może zacznijmy od tego, że jest to mieszkanie wynajmowane, także ja tutaj niczego nie kupowałam, w sensie, nie wiem, wyposażenia, łazienki, płytek, czegokolwiek. Więc po prostu jest jak jest i ja też ze swojej strony nie widzę potrzeby, żeby remontować czyjeś, nie swoje, że tak powiem, mieszkanie. No ale do rzeczy. Oczywiście nie zwracajcie, proszę, uwagi na ewentualne, nie wiem, no to, że nie jest do końca super ułożone, że może być gdzie niegdzie kurz czy cokolwiek, bo po prostu to jest taki spontaniczny film. Chciałam Wam pokazać to, co jest w tym momencie w mojej łazience i bez jakiegoś tam pokazywania, że jestem super ekstra zorganizowana i w ogóle perfekcyjna pani domu. Także dobra, tutaj mamy taką półkę, która jest nad umywalką i na tej półce znajduje się tak. Przede wszystkim oczywiście szczoteczka do zębów. Ja teraz używam tej Oral-B. Znaczy już w sumie używam jej od 3 lat. Zmieniam tylko te końcówki. To jest taka szczoteczka. To jest ten najstarszy chyba model. A może nie najstarszy, ale najprostszy na pewno. Bez żadnych tam udziwnień. Także jestem z niej zadowolona i mogę ją polecić. Tutaj zainstalowałam sobie taką klepsydrę. Ona jest do kupienia w Rossmanie. I ona nam po prostu odmierza czas mycia zębów. Sobie przekręcamy w tą stronę i dzięki temu wiemy mniej więcej, tutaj ona pokazuje właśnie skalę minut, także wiemy, ale mnie nas swędzi. Także wiemy po prostu, kiedy możemy przestać myć zęby, jeżeli komuś akurat zależy na jakimś takim czasie, że na sprawdzeniu mniej więcej, ile to jest. I dobra, lecimy od prawej. Tutaj mam kwas hialuronowy, który jest u mnie już bardzo długo i mam nadzieję, że w tym miesiącu uda mi się go zużyć. Używam go już w tym momencie do wszystkiego, i do włosów, i do ciała. Po prostu zależy mi na tym, żeby to wykończyć, bo on już stoi za długo zdecydowanie. Tutaj mam tak, pastę do zębów, jedną i drugą. Ta jedna to jest wiadomo próbka, natomiast ta to jest taka pasta bez fluoru, bez SLS-ów, taka w miarę naturalna i nieszkodliwa. Teraz tak, tutaj mam tonik hibiskusowy, tonik do twarzy. On czeka na swoją kolej. Używałam go już kilka razy, ale po prostu chcę skończyć ten, który mam z lewej strony półki, o którym Wam zaraz powiem. Jak na razie bardzo mi się on podoba. Tutaj mam swój krem na noc, jest to Ahava Age Control Night Nourishment, czy jakoś tak. Jest to taki krem przeciwzmarszczkowy na noc, który ja bardzo, bardzo lubię, bardzo fajnie nawilża, jestem z niego bardzo zadowolona. Ja go już używam od jakiegoś czasu i praktycznie już jest poniżej połowy opakowania zużycie. Dalej mam tak, żel pod oczy i w okolice ust z Flossleku. Bardzo fajny, dobrze nawilżający, także jestem z niego zadowolona, czyli pod oczy w sumie używam to. Teraz tak, tutaj mam opakowanie po starych, po takich perfumach w kremie, jednak nie mam tu perfum, tylko mam próbkę kremu z Yves Rocher, także od czasu do czasu też stosuję tą próbkę, żeby po prostu zobaczyć, czy warto jest kupić pełnowymiarowe opakowanie, czy nie. Bo miałam w sumie cały krem, ale dałam go mamie, bo akurat nie miała, więc stwierdziłam, że ona go lepiej wykorzysta w tym danym czasie. Tutaj mam oczywiście nić dentystyczną. Jakoś zwykle zapominam o właśnie nitkowaniu zębów, niestety. Tutaj mam ten olejek z Alterry z Rossmana. Od czasu do czasu go sobie nakładam na twarz, jeżeli na przykład wrócę z pracy i czuję, że potrzebuję jakiegoś takiego nawilżenia na przełomie godziny, dwóch, żeby on sobie był na tej twarzy, także takie coś. Tutaj mam serum na rozszerzone pory z Dermedic. Jego to serum stosuję mniej więcej raz
czy dwa razy w tygodniu, kiedy robię sobie taki dzień, można powiedzieć, spa w cudzysłowie. I wtedy, ale mi brzuch puszczy. I wtedy robię sobie to serum. To znaczy nakładam to serum i też powiem szczerze, że czasami pod krem też to nakładam. Dalej mamy pomadkę Syweko ochronną z betuliną brzozową. Miałam kiedyś, z cynamonem była ok, ta też jest w miarę ok. Tutaj mam próbkę rozświetlacza z PZE i dostałam to na stoisku PZE, bo nie mam w tym momencie żadnego rozświetlacza. W ogóle nigdy nie miałam żadnego rozświetlacza. To jest mój pierwszy rozświetlacz. Ale tak średnio mi się podoba. Nie, jakoś nie podoba mi się do końca. Nie wiem, może to kwestia przyzwyczajenia. To jest jakaś taka woda, taki zapach po prostu mojego męża, który stosuje. Tu jest maseczka glinka zielona, już rozrobiona. Także od razu ją nakładam na twarz. To jest taka... Oj! To jest po prostu maseczka do twarzy. Tu jest krem brzozowo-nagietkowy z betuliną Syweko. To jest krem, który nakładam mężowi. Od czasu do czasu też sobie, ale on jest bardzo mocno tłusty, więc ja zazwyczaj tego nie lubię. A mój mąż ma bardzo suchą cerę, więc dla niego to jest idealny krem. Tutaj jeszcze mam krem arganowy. On w tej chwili czeka na swoją kolej, dlatego że kończy mi się krem na dzień i właściwie myślę, że niedługo już mi się skończy i będę mogła ten sobie zacząć stosować. Także już po prostu stoi i czeka. I mnie oczywiście kusi, bo nie chciałabym go chować, bo potem znowu o nim zapomnę. Tutaj jest jakaś próbka perfum dla mojego męża. Tutaj jest maseczka z babuszki Agafi. Moja ulubiona, pokazywałam ją w ulubieńcach któregoś miesiąca. Tu jest żel do mycia twarzy z białego jelenia. Jest to ta seria z oczarem. Bardzo, bardzo mi się podoba ten produkt. Za zapach i za zmywanie ogólnie. I teraz tak, tutaj mam wodę różaną z Femi, którą też pokazywałam gdzieś tam w ulubieńcach. Bardzo ją lubię. I ona jest w tym dozowniku takim psikaczu. Tutaj mam tonik odświeżający z Corinne de Farme, który już jest na wykończeniu. Praktycznie już go nie ma. Więc jak wykończę tylko ten tonik, to się zabiorę wtedy za ten już w 100% za ten do twarzy hibiskusowy Syweko. Tutaj mam jeszcze Biodermę z tyłu, która służy mi do zmywania makijażu oczu, bo mam bardzo wrażliwe oczy. Dermedic hialuronowy płyn do demakijażu. Niestety nie kupię go na pewno, ponieważ jest bardzo słaby, bardzo słabo sobie radzi z demakijażem, więc ogólnie raczej nie polecam. Tu jeszcze teczka mojego męża, to może zostawmy. Tutaj mamy tak. To jest mój krem, który aktualnie używam na dzień. Jest to krem Bandy z Eco Skin z SPF-em 25. Tutaj jak widzicie jest już mniej więcej tylko tyle mi zostało, czyli trochę więcej niż pół opakowania już udało mi się zużyć. Krem o bardzo takiej lejącej konsystencji, troszeczkę zabiela, ale świetnie się w związku z tym nadaje pod makijaż, także pod makijaż idealnie się sprawdza na co dzień, w dodatku ma SPF. Więc jest spoko. Tutaj mam Differin. Jest to taki krem od dermatologa przepisany, już go miałam już wielokrotnie. To jest kolejna moja seria. On jest na zmiany trądzikowe z adapalanem. Oczywiście nie można. Mogą go stosować właściwie kobiety, które nie są w ciąży i jeszcze tam od jakiegoś tam wieku wzwyż. W każdym razie bardzo go lubię i tak jak kiedyś mnie szczypał, tak już teraz tego nie ma tego szczypania. Czyli to. Tutaj mam jeszcze serum, które też czeka na swoją kolej, aż skończę to z Dermedica. Także już tutaj sobie siedzi i czeka. Tutaj też tego Dermedica nie zostało mi za dużo, także od razu mam też motywację, żeby przyspieszyć, jak widzę, że czeka na mnie coś nowego. Tutaj mam próbkę pasty do zębów z Elmexa oraz taką próbkę do zmywania żel do mycia twarzy z Aven Cleanance. Nie wiem, nie używałam też tego. Także jak wykończę tego białego jelenia, to będę tutaj używać ten z Avene, tą próbkę. I ostatnia, że tak powiem, półeczka, przegródka, to jest SOS z Everline, czyli Lash Booster. Jakoś nie odpowiada mi za bardzo. Dosyć taka sztywna szczotka silikonowa, jakoś nie wiem, nie mogę się przekonać jakoś do tego. W każdym razie no, na rzęsy rzadko używam tego. Tutaj mam jeszcze olejek arganowy.
olej arganowy kosmetyczny, typowo kosmetyczny, taki, ale w psikaczu, więc całkiem fajny produkt. Też sobie właśnie go nakładam, podobnie jak ten z Altery, raz w ciągu dnia gdzieś tam, jeżeli mam chwilę czasu wolnego i potrzebuję takiego nawilżenia. Dalej mam korektor wykończony już z L'Oreala. Tutaj nie mam w ogóle, na tej półce nie mam żadnej kolorówki, kolorówkę mam gdzieś indziej, ale trzymam go, żeby nie zapomnieć, bo często w Sephorze jest taka akcja, że przynieś kosmetyk właśnie zużyty, jakiś korektor czy cokolwiek i wtedy będziesz mógł sobie zakupić jakikolwiek korektor z jakąś tam dużą promocją, tam nie wiem, 40%. Teraz trochę chyba zaszalałam, może nie 40, ale jakaś tam zawsze promocja chyba jest, z tego co pamiętam, co roku. Tutaj mam Onyx, czyli żel do podkreślania brwi z Bas Deli. Używam go codziennie, także widać też, że jest używany. Tutaj mam kolejny produkt do rzęs Elbiotica. Zapomniany właściwie, też ma silikonową szczoteczkę i to mi tak nie za bardzo odpowiada. Tu jest mój ulubiony tusz do rzęs obecnie, czyli ten z Clinique, który pokazywałam, Lash Power Lengthening Mascara. Pokazywałam go w ulubieńcach, uwielbiam go, jest świetny. I ostatni produkt to jest ten For Long Lashes, czyli takie serum, ale to jest z kolei do brwi, to nie jest do rzęs. Używam codziennie, mam, o ile pamiętam, ale zazwyczaj codziennie staram się używać. I tutaj nie ma takiej szczoteczki silikonowej, tylko jest taka, ona jest zakończona taką pacynką, jak są błyszczyki zakończone. Także całkiem fajna jest aplikacja na brwi. I tutaj na dole standardowo jest umywalka, gdzie mam tutaj mydełka do mycia dłoni, ewentualnie do mycia pędzli i mydło w płynie. I tutaj jest pojemnik, w którym miałam Revlon Colorstay, ale mi się już wykończył, więc muszę go umyć. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Coś takiego ciekawego, mam nadzieję, że zobaczyłyście. Dajcie znać, czy mieliście coś z tych produktów, dajcie znać w komentarzu i czy Wam filmik się podobał, dajcie proszę mi znać też w komentarzu. Także to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, pa pa!